Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy, plany oraz przypomnę, że zaczynałem z rankingu 1000. No to jedziemy. Może niech będzie ruch E4. Ranking 1933, przeciwnik 1950, więc to są już rankingi całkiem poważne. Obrona sycylijska nam się szykuje. No więc zagrajmy skoczek F3 standardowo. Jest posunięcie G6. Ok, ja tutaj może podejdę troszkę do tematu inaczej niż zwykle i spróbuję zagrać posunięcie C3 z planem D4, żeby uzyskać centrum. To już się udaje w tym momencie, więc jeżeli przeciwnik zbije, no to wybije to pionkiem i chyba wszyscy są zadowoleni. D5 to jest dobre posunięcie, dlatego że jak przepcham pionka, to ten goniec będzie mógł sobie stanąć na F5 albo na G4, ale to jest wszystko normalna rzecz. Zastanawiam się, czy w ogóle nie zbić, aczkolwiek zostanie mi izolowany pionek, goniec będzie go mocno uderzał, co nie znaczy, że to jest zła pozycja, mogłaby być zła pozycja białymi, absolutnie nie, tylko z reguły tu się chyba blokuje tego gońca, żeby on miał mniejsze pole rażenia. I zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. Dokładnie tak. Tu od razu goniec E2, myślę, że bez żadnych niespodzianek, żeby trzymać tego skoczka. Jest posunięcie E6. Dobra, i teraz myślę, co dalej. Bo teraz jakbym zagrał na przykład tutaj, to prawdopodobnie będę miał możliwość tym skoczkiem tutaj zbić i on będzie mógł fajnie sobie operować tędy. Pytanie, czy on nie będzie dobrze operował sobie tutaj. Ale nie, zawsze mi stąd go wypędzi, bo on zdąży zagrać skoczkiem, zrobić roszadę. Zagram niestandardowo, skoczek D2, dlatego żeby obronić tutaj. Mogłem też od razu w sumie zagrać tym skoczkiem. I zrobimy sobie tutaj myk w postaci roszady. Skoczek wyszedł na E7 i posunięcie H3 to zmusi mojego przeciwnika do wybicia skoczka. W innym wypadku, jak odejdzie na F5, to zawsze mógłbym skoczkiem na B3 zagrać, żeby uwolnić gońca. Tutaj oczywiście wybijam skoczkiem, aby otworzyć gońca swojego. No i teraz tak, czy spróbujemy zagrać goniec G5 z planem Hetman D2? Oczywiście to się może napotkać z H6. Potem goniec H4, jak G5 to tu, ale zepsuje mu trochę strukturę. Dobra, będziemy próbować go prowokować, ale to jest jak najbardziej normalne, dobre posunięcie, zakładam, dlatego że wyprowadzamy sobie figurę. Tutaj słuchajcie, kawa i szachy, pamiętajmy, kawa i szachy to do ludzi 18+, chociaż nie wiem, czy nastolatkowie piją kawę. I Hetman zagrywa na D2. Dzięki temu już H6 nie będzie. Przeciwnik, tu mi atakuje mocno pionka, to jest na pewno jakiś mankament mały. Zagramy tak, żeby tego pionka po prostu obronić mocniej. Zastanawiam się, prawdopodobnie Hetman B4 zagra i tutaj będę miał zagwozdkę, bo jeżeli przypuśćmy odejdę tutaj, to on mi zbije pionka, ale z atakiem na gońca. Ale jak zagram Hetman D3, to on mi zbije pionka. No i pytanie, czy... Aha, to ja wtedy zagram tutaj i złapię mu hetmana. Dobra, to mam odejście hetmanem na D3. Chodzi o to, żeby też nie wymienić hetmanów, jeżeli myślę o ataku. Oczywiście ruch G4 teraz się narzuca i to będzie zagrane za moment. Też H6 on może w tym momencie wrzucić. Ale tutaj, tutaj nawet ucieknę. Znowu będę grał G4, H4 i te pionki już tak bardzo intuicyjnie patrząc jestem w stanie rozbić, mi się wydaje. Najważniejsza rzecz jest teraz tu taka, że mam parę gońców. To mi się podoba. Druga sprawa jest taka, że po tym ruchu nie mogę wymienić hetmanów i zagram w ten sposób. On nie może zbić pionka, bo wieża tutaj. Jak dobrze patrzę, to łapię hetmana. Jest H6, dobra. Czyli gramy tutaj to, co mówiłem wcześniej. Nawet się długo nie będę zastanawiał. Nie zagram oczywiście gońcem na E3, bo nie chcę tej wymiany na E3 i za moment będę chciał grać G4 i właśnie to czynię. Król zagram na H7, dlatego że zwalnia obowiązku skoczka z obrony punktu H6. No ale ja tu mam bardzo poważne plany wobec pana, żeby pana atakować. Oczywiście G5 ruch wtrącony dla mnie byłby super, ze względu nawet, że mogę wybić i z szachem i potem wybić, to jest jedna kwestia, ale nawet odejście i potem H4 też wygląda ciekawie. Poza tym tu goniec może mi się fajnie rozciągnąć i poprzeciągać po przekątnej byłoby dobrze. I moim następnym w sumie planem będzie zagranie H4 i chyba H5, żeby tu przeciwnika próbować
rozbijać, bo też zastanawiam się nad F6, ale nie, no muszę grać H4. Muszę grać H4. Jeszcze taki ciekawy ruch jak król G2 w planach może zaistnieć moich. Jest F6, słuchajcie, jest F6. On chce tutaj się. On tutaj chce się. No właśnie, on tutaj chce. No dobra, bijemy. Chce się jakoś porozwiązywać, oczywiście, bo jest mu ciasno. Taki ruch, wiecie co? I teraz mam ciekawą koncepcję. On zbije wieżą. Prawdopodobnie. Zbił. I teraz muszę pomyśleć, jakby tutaj go rozbić, bo teraz mogę też taki ruch zagrać w ogóle. Tutaj goniec się trzyma. Zagram tak, jeżeli on zbije, to ja wchodzę tam pięknie skoczkiem, ale puszczam pole F5, coś za coś. Jeżeli zagram tu i on zagra mi tak, to ja mam fajnego szacha, a potem pomyślę o tym, czy nie zbić tu. Będzie, no to dużo jest do myślenia, ale pytanie, czy to nie jest ryzykowne, czy on nie szuka właśnie afery w ten sposób. Może G5. Bo jeżeli on odejdzie, to ja zbiję pionka, to na pewno tak nie może zagrać. G5, jeżeli zbicie, no nawet mam gońcem bicie fajne, no skoczkiem również, w sumie pionkiem też ciekawe. On odejdzie wieżą, szybki król G2 i wchodzi wieża. Dobra, lecimy G5, to mnie przekonało. Lecimy od razu z G5. No wpuszczam skoczka tutaj niestety za moment, ale może też on nie zdąży tak się szybko dobrze ustawić. Oczywiście, no mówię, zawsze coś tutaj trzeba poświęcić w takim sensie, że oddać jakieś pole czy coś w tym stylu. I teraz tak, jeszcze moment, zastanawiam się na właśnie czym zbić, bo bardzo narzuca się skoczkiem, bardzo narzuca się skoczkiem, bo też pole E6 może być ciekawe. Zbicie tutaj spowoduje, że król pójdzie tędy, a jak pójdę sobie tutaj końcem, on skoczkiem zagra, ten punkt będzie bardzo mocno atakowany. Nie podoba mi się to. Bicie pionkiem. No dobra, bicie pionkiem, niech będzie. Nie wiem do końca, czy to jest słuszne zagranie, ale no tak czuję, że raczej. Troszkę blokuje mi tutaj oczywiście atak, jest coś w tym. Oczywiście tak, wieża F7, dlatego żeby zdwoić wieżę. Dobra, król G2 zawsze obronię skoczka. On jak zdwoi wieżę, to mogę mu kopnąć szacha. Tylko jeden szach. Ciekawe, czy coś zrobi. Na razie szacha damy. I tym gońcem może tak w ogóle zagrać. Albo po prostu tutaj. Może goniec G3 z obroną na F2. Wiecie co? Podstawiłem. Przecież ja podstawiłem na D4. I on jeszcze tego nie zbił. Chce mnie zbić tutaj. No to pograłem tragicznie. Jednak bicie tym pionkiem nie było najlepsze. Teraz już to widzę. Teraz już to doskonale zauważyłem. Dobrze, będę musiał się bronić niestety. Najpierw wieża D1, bo zakładam, że on chce mi zbić gońca, co będzie dla niego według mnie lepsze. A jednak nie. No dobrze, po wybiciu. No dobra, muszę to wybić. Czy on zbije gońcem? Chodzi o to, że szukam też takiej opcji goniec G4. No nie podoba mi się, wiecie co? Trochę tutaj jednak skiepściłem to wszystko. Jest skoczek D4. No dobra, goniec G4. On może coś takiego zrobić, ale to chyba nie jest groźne. Dobrze, że jeszcze jest goniec. W sumie bardzo się cieszę, że jest ten goniec, bo teraz czuję pewne bezpieczeństwo w tej pozycji. Jakby to nie zabrzmiało. On ma pionka więcej i ma dobrą grę. A jeżeli wróci skoczkiem, no to będę myślał po prostu o wybiciu, no bo innego wyjścia chyba nie będzie. A co będzie się działo dalej? No zobaczymy. Jest niestety tutaj bardzo silny atak na punkt F2. I nie wygląda to dobrze. Jednak bicie pionkiem, to zagrałem wbrew wszystkim zasadom. Trzeba było po prostu zagrać w takiej zasadzie, że cały czas figury mają przeciąg i goniec i skoczek. Wprawdzie to jedna wolna linia, ale ona nic nie robi tak naprawdę, teraz tak zauważam. Aha, poczekajcie, bo ja jeszcze dostrzegam jedną rzecz. Aha, tutaj i tu. Tylko że, no właśnie, jest skoczek F5, więc tak naprawdę ta wolna linia nic mi nie daje. Dokładnie. I bicie pionkiem nie było najlepsze, Krzysztof. To jest nauczka na przyszłość. No zobaczymy też, jak to się potoczy.
Już na tym etapie zawodnicy nie grają tak słabo. Wprawdzie gra mnie swój debiut również. Dobra. To jest chyba dla mnie pewnego rodzaju szansa. Tylko teraz tak, jak zagram tu i będę chciał zbić tam, to on może zagrać skoczkiem. Nie mogę odbić tu, bo dostanę plombę tu z szachem. Ale jak odbiję tu i wieża odbije... Ha, zawsze ma wieża F5. No dobra, a jak zagram hetman C2? To on też może tak zagrać. I nic mi tutaj dobrego nie przyjdzie grać. A może zagram w ogóle hetman na E2? Hetman E2 z opcją zbicia nawet skoczka. Dlaczego by nie? Aha, bo tu jest opcja bicie tu, ale to ja mam bicie tam. Oj, wiecie co? Kompletnie nie widziałem, że on mi może wziąć pionka. Kompletnie. Ale to... dobra. To i tak chyba nie ma znaczenia. Nie no, ma znaczenie, bo zaraz wejdzie mi skoczkiem tutaj. Tu się niby broni, ale to jest tak na włosku. Zaraz tutaj będą ogromne problemy. Ale chwila, mogę zagrać F3? Chwila, zagram F3, to mi kopnie tutaj do końca. Będę miał za mało pionków, żeby się w ogóle bronić. O, no właśnie, tutaj wystarczy jeden zrobić jakiś ruch nie do końca dobry. A może goniec na H4, skoczek na E4 i F3. Tak zrobimy. Goniec H4, skoczek E4 i F3. O właśnie, coś w tym stylu. I wtedy nawet będę miał szansę może na jakąś kontrę w postaci goniec E6. Dokładnie, F3. Goniec tutaj dobrze broni, to jest bardzo ważny punkt. Bo nawet jeżeli bym zbił, to goniec broni mi na F2, bo wieża F2, więc tutaj się na razie wszystko trzyma, ale na włosku. No i skoczek C5 prawdopodobnie musi zagrać. Dwa pionki mniej. No szkoda, że nie mam A3, bo bym kopnął mu jeszcze B4, skoczek by uciekł i bym zbił tam i miałbym dobrze. Miałbym już dobrze wtedy. No ale skoczek C5 też troszkę się oddali od akcji, więc może to jest jakaś nadzieja. Skoczek C5 i może wtedy wieża D2, żeby tu obronić? Ło! A to według mnie może być ryzykowne dla niego. Idę sobie gońcem na E1. Czekajcie, bo nie mogę tutaj zbić, bo on mi zbije. No nie, muszę iść gońcem na E1. On odejdzie tutaj, nie może tutaj. Chodzi o to, że muszę pilnować cały czas punkt F2. I teraz tak, jak on mi zbije tutaj, to ja zawsze mam wybicie i na końcu skoczka, więc będę miał przewagę. A nawet tam jeszcze grozi. Więc on odejście skoczkiem ma tylko na C5. Okazuje się, że nawet może to wygląda... Może nie najgorzej, ale no właśnie zaplanowałem hetman C2, tylko nie mogę go zagrać, bo zawsze mi po skoczku C5 zbije na B2 i nie będę mógł tam straszyć matem na H7. Skoczek C5 na pewno zagra i po tym ruchu wydaje mi się, że może go związać, zagrać goniec F2, od razu się obronię od tego bicia na właśnie na B2. To będzie chyba dobre posunięcie, skoordynuję wieżę. Przy okazji zasłonię króla od hetmana, znaczy hetmana tutaj na B2. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. To myślę, że może być ruch przyjemny z pożytecznym. Jeszcze na związaniu gościa będę trzymał i wieżę C1 może będę straszył, a może A3, ale to też takie ruchy, które można odeprzeć. Dobra, gram szybko goniec F2, żeby już nie było niespodzianek. Po prostu ten pionek jest nietykalny w tym momencie. Może może E5? Ale wtedy mam bicie też tutaj, ale wtedy E4. Ale jak po każdym biciu pionkiem tu, to ja nie muszę w ogóle tego pionka zbijać, więc tego się nie można chyba obawiać. Nie, no nie można się tego obawiać. A czasu coraz mniej. Słuchajcie, wyjście z wora w speedrunie chyba się uda. Nie chcę tutaj być nad wyraz optymistyczny. Ale teraz, słuchajcie, mam potężną groźbę. Hetman C2 zauważyłem. Grozi mat i grozi wzięcie skoczka. Więc na pewno goniec F2 był bardzo dobrym ruchem. Jest potężna groźba i to taka nie do końca zauważalna, nie aż tak prosta do zauważenia, powiedzmy w ten sposób, ale gość zauważył. Dobra, gość zauważył. Pytanie, czy nie wzmocnić tu ataku,
Czy nie zagrać od razu tak? Dobra, zagram najpierw wieża C1. Wzmocnię nacisk na skoczka, żeby mieć cały czas ten plan. A myślę teraz. Taki ruch. To tutaj gram i to będzie to samo. Mata tam wprawdzie nie będzie, ale jak już król wyjdzie tutaj, to może będzie jakaś na. Co? No to zdobywam figurę. Zbijam. Wprawdzie on ma dużo pionków, ale zdobywam figurę. To nie zauważył? No to teraz słuchajcie, żyjemy. Jeszcze mam bicie z tempem na E6, więc najpierw to uczynię. Bicie na E6 z tempem, żeby już troszkę mniej pionków mieć i dwa pionki za figurę. No to to musi być wygrana pozycja. No to ja nie wiem, czy to zaliczać do farta, czy po prostu do złego planu czarnych. Okej. No to myślę, że teraz tutaj jest dosyć prosty ruch, dlatego że jak goniec tutaj, to zbijam dalej z szachem i odbijam kolejne pionki. I teraz pytanie właśnie, bo ten pionek będzie mi uciekał. Jak zagram tutaj, co ja w ogóle gadam, słuchajcie? Ja jestem ślepy, nie? Przez ile ruchów ja nie widziałem, że ja mogę zbić wieżę na F8? Aż sobie cofnę. Tu, tu, tu i już mogłem zbić. Teraz mogłem zbić wieżę. No nie zauważyłem, że to będzie takie proste. No to co? To cokolwiek nie zagram, to będzie dobrze. Chyba wystarczy goniec B4. Ale partia. No powiem wam, działo się trochę. Działo się trochę. No co, zbije? No pewnie, że zbije. No i ustawia się tylko za pionkiem. No i tutaj idę sobie tędy. A nawet mogę sobie teraz tego zbić pionka, bo on mi nie zabierze pola D6, więc zbijam pionkę i wrócę tutaj. Nawet jakiegoś jednego szacha zawsze warto dać. To jest zawsze jedno tempo. Gram tutaj. Dokładnie. A może dam kolejnego szacha. To zawsze jest zyskanie temp. Za pionka. I tutaj wystarczy tym zasuwać. Nie pozwoli mi chyba zrobić hetmana, coś tak czuję. Dobra. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Jest C4, 1959 przeciwnik ma. C4, no to zagrajmy sobie E5. Partia angielska. Tu moim celem będzie bardzo szybki rozwój. Co? W jednym ruchu wygrałem. Ale to w ogóle o co chodzi? No w ogóle bez sensu. Nie wiem, co ci ludzie mają. Czasami poddają się bez gry. No dobrze, niech będzie ruch D4. Skoczek F6. C4. Zobaczymy, jaki debiut zaserwuje nam przeciwnik. Jest E6. Prawdopodobnie obrona Niemcowicza. Zagramy skoczek na F3. Goniec E7. No to skoczek na C3. Może D5 od razu? Nie. Zagramy goniec na G5. Licząc na D5 normalny ruch. Co? Naprawdę? To goniec H4. Nie, no dlaczego ja gram goniec H4? Można było zbić i zagrać tu. C6? O co chodzi w ogóle? No dobra. Gram E4. Jeżeli D5, to E5. Jeżeli tu... Co? Ale on strasznie źle gra. Słuchajcie. On strasznie źle gra. Gram E5. Zobaczcie, gram E5. On ucieknie skoczkiem. Ja mu trzasnę, on weźmie i ja mogę C5. Jeżeli... Aha, B6 to nie, bo chciałem tutaj skoczkiem zająć pole. Może to by było za szybkie, ale E5 raczej trzeba zagrać. On tu? Ja nawet odejdę chyba tym gońcem. Oczywiście, że odejdę. Gram E5. Jak pozwala mi w hetmańskim dojść do ruchu E5, to trzeba z tego skorzystać. Oczywiście on będzie próbował to podrywać tutaj wszystko. Jasne. No... Grając tu stracę tempo, nie chcę tego za bardzo robić, ale
Nie chcę też wymieniać tych figur za bardzo w tym momencie. F5 nastąpiło, jeszcze ciekawsze. Wiecie co, a jak zagram tutaj i sprowokuję go do G5 i ucieknę na C1? Zobaczymy, czy tak zagra. Prawdopodobnie. I nie wiem, czy to nie jest dobre czarnymi w ogóle, ale mnie kusi to, żeby to skrzydło sobie rozwalił. Zagram po prostu w ten sposób. A jeżeli on nie zagra G5, to mu wrzucę H4. W ogóle ten hetmański taki powstał dziwny. F5 może nie najgorsze posunięcie, wydaje mi się. Zobaczcie, co on w ogóle gra. Dobra, gram H4. Bo teraz jak będzie G5, to wybiję i przynajmniej będę miał aktywną wieżę na linii. Tutaj, aha, on będzie chciał zagrać tak, ja tu. Co on w ogóle kombinuje? Dobra, grajmy teraz po ludzku. Goniec E2. Może niekoniecznie z roszadą. Długa roszada by się przydała. Jeszcze zobaczymy na jego reakcję. Ok, i teraz pytanie, czy po B5 nie grać tak? Tak, tak. Co, wszystko do końca zbije? W ogóle D5 może być dobrym ruchem. D5. Teraz chodzi o to, że jak zagrał B5, to się odsłania wieża na końcu i zauważmy, że jak będzie D5 i wszystko się do końca pobije na D5, to ja mam na końcu szacha i biorę wieżę. Tylko, że D5, bicie, bicie, on może tak zagrać, ja przepcham, on tu, no nie podoba mi się, więc chyba zagram C5, spróbuję po prostu mu zablokować tutaj to skrzydełko, a będę grał z prostym planem, tak, ja wiem, że ty chcesz tak zagrać, muszę ci wybić tego skoczka i chyba trzeba będzie, a może H4, przepraszam, H5? Może H5, żeby nie było G5. Wprawdzie on może wejść... Nie no, puściłem skoczka. Co ja w ogóle gadam? Uwolniłem mu figurę, która stała bardzo źle na H7. Nie powielajcie tego po mnie, proszę. Ale z drugiej strony chwila. Jak zagra tak, to ja zagram tu i mu się wbije tutaj. Też będę miał silnego skoczka, a skoczek z E4 zostanie wypędzony. Dobra. Lubię tę pozycję. Zmieniam zdanie w takim razie. Tak. A H5 nie pozwala zagrać G5. Dobra, są korzyści. Są korzyści tego... tej pozycji. Gram hetman D2 oczywiście z planem długiej roszady i w sumie mogę ją wykonać. Dlaczego by nie? Potem zagrać bardzo prosty plan wieża G1 i na przykład G4. Dobra, lecimy z długą roszadą. Jeżeli B3, to zawsze przepycham pionka. Dobrze, to teraz król B1. On tutaj nic mi nie zrobi jednym hetmanem. Nie ma możliwości. Przepraszam najmocniej. Jeszcze się zastanawiam nad takimi posunięciami. To jest prowokacja pewnie do tego, żeby zagrać B3. Zagramy wieża G1 z opcją G4. No mata nie ma, umówmy się. Może on coś takiego kombinować, ale zawsze jak wybije, to zawsze mam B3, tu bronię na A2 do końca świata. No nie, on ma złą pozycję, na pewno to jest... W ogóle jeszcze tak może kombinować, co nie, żeby mi wymienić gońca. Ale mogę jednym ruchem temu zapobiec, grając na przykład goniec D1, również dobry ruch. Potem goniec tu, może goniec tu, ale skupiam się teraz na ataku, po prostu chcę zagrać tak i zaatakować. Bicie na H6 też w sumie wygląda ciekawie, ale chyba nie działa póki co. Grunt, że on nie może tak zagrać, bo ja to wszystko do końca wybijam. No dobra, lecimy z G4. Hetman C6 zagrał, czyli widzimy, że tutaj jego koncepcja się nie sprawdziła. Ha, chciał przerzucić hetmana na lepszą pozycję, może chciał A5 i goniec A6 zagrać. Jest G4, za chwilę wybije i zdwajam szybko wieżę i tam jest Armagedon. Jeszcze goniec wchodzi do gry. W ogóle zobaczcie, jak dużo figur będzie przeciwnika atakować. Zakładam, że dwie wieże, goniec, skoczek w gotowości i goniec i hetman. No wszystkie. Sześć figur tak naprawdę, więc to musi działać. Po prostu atak musi się udać. To nie ma, nie ma siły. Przy zamkniętej pozycji... No nie, no bijemy. Oczywiście, że bijemy. Otwieram linię. On zbije wieżą, no to ja mu jeszcze tak kopnę. No w ogóle grozi goniec na H6. Przede wszystkim. Zbił. No goniec na H6. Bo grozi teraz wzięcie tutaj. Goniec F8 albo wieża F7. Właśnie. A teraz jakbym wybił mu tutaj do końca... Poświęcił figurę i zagrałbym tak. On król H8.
Ja zagram tu, on goniec F8 ma stępem. To stępem mi się nie podoba. Ale wtedy wiesz, jakie 8? Król bije, hetman G6. Aha, on się może gońcem zsunąć. A to wtedy tak i mat. Dobra, lecimy. Tak, dokładnie tego nie policzyłem, ale to raczej działa. Raczej działa. Szach obowiązkowy. Jeszcze teraz tak. Tak, tak. Aha, i tutaj mam ruch. Co ja w ogóle kombinuję? Przecież to są proste rzeczy. Ja nawet nie muszę wieży poświęcać. Ale może dla oka warto, aczkolwiek może nie ma co ryzykować, bo chodziło mi o to, że jak teraz zagram tutaj i on zbije, ja zagram tu i on podejdzie królem na H8, to mam goniec D3 i tu jest nieuchronny mat. Ale po tym ruchu i on zbije, ja tu, on tu, właśnie, jeszcze ma goniec G7, no to H6, król F8. Do końca mata nie widać, to jest też wygrana. No ale po hetman G6 jest w ogóle już koniec gry. Bo grozi na G8. No to już chyba czysta rozpacz. No, nawet nie zdążyłem dać mata. Kurczę, deklarowanego ruchu nie zrobiłem. No nic, moi drodzy, myślę, że dwie wartościowe partie. Tutaj przeciwnik zagrał bardzo pasywnie w centrum i dostał bęcki. Po prostu, jak sami widzieliście, ten atak poszedł w miarę gładziutko. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.